Siemaneczko, ja jestem OneForFan, witam w kolejnym odcinku z gry Far Cry New Dawn. Wróciłem sobie do tego Prosperity naszego, żeby sobie coś tutaj może porozbudowywać. Skoczę sobie może tutaj do tego naszego kartografa. Mam wystarczająco etanolu, żeby sobie troszeczkę rzeczy poulepszać, więc czemu bym miał sobie tego nie zrobić? Kartograf, ulepszyłem sobie też... Podróże, czy wyprawy, czy jak to się tam nazywa, ulepszyłem sobie też do poziomu drugiego, bo chciałem mieć możliwość, ciekawe czy mam już teraz, sprawdźmy. Tak, mogę się teleportować do rzeczy i znajdywać sobie te części, które miałem wcześniej, o to mi też właśnie chodziło. Dobra, mam rozbudowane to, zobaczmy co mogę sobie jeszcze rozbudować. Tutaj mamy obóz treningowy. Za stówkę. No to za stówkę to sobie ulepszmy. Bo czemu nie? Cyk. Mamy obóz treningowy na poziom pierwszy dopiero. A widzisz. A ile kosztuje poziom drugi? 300. To na 300 już mnie nie stać. Tutaj mamy garaż. Za stówkę sobie go rozbudujmy. Czemu nie? I tak ten etanol sobie w końcu... pozbieram przecież, bo co, no bo będę grał, no nie? No to czemu bym miał sobie go nie pozbierać w trakcie gry? Także nie ma co sobie na razie żałować. Coś jeszcze tutaj mogę? Tutaj chyba był gdzieś jeszcze ogród, nie? Bo kartografa ulepszyłem. Tutaj nie mogę, bo widzę, że kosztuje 125. Tutaj za stówkę mogę. Mogę sobie więcej rzeczy tworzyć sam. No to się może przydać w sumie. Laboratorium. Na poziom pierwszy dopiero. O, widzisz. No to dobra. Okej, tutaj mamy wszystko porobione. Sprawdźmy, co potrzebuję, żeby sobie Prosperity... Aha, Prosperity mam na razie zamknięte, żeby wykonać misję u niego. Porozmawiajmy z nim. We're gonna make them regret it. We don't have a lot of time to get into a position where we can fight back. So we'll need to know exactly when those bastards are coming. I've sent a scout up ahead. They see any trouble, they'll send a warning. That'll give us enough time to prepare. I'd feel better if you went to check on them, Captain. Make sure they're ready. Because there's no room for error. These walls fall, we fucking fall. No dobra, zrozumiałem. Oblężeni. Weźmy sobie tą misjeczkę. I teraz tak, dotrzyj do zwiadowcy. Zwiadowca jest 400 metrów stąd. Dobra, broni sobie chyba żadnych nie mogę zrobić ani nic, bo bronię mam z poprzedniego odcinka jeszcze, co tworzyłem, z tego co pamiętam, tak dokładnie. Amunicja? Amunicję mam pełną, wezmę sobie jakiś pojazd. Tu sobie zrobiłem wszystkie, bo czemu nie? Miałem wystarczająco części. Teraz też mam, więc sobie wszystkie po kolei będę i tak robił. Te mam, widzę, zrobione? Nie, na te mnie nie stać. Zróbmy sobie jeszcze taki traktor i chuj. Wezmę sobie na razie i tak tego ze Social Clubu, bo jest najładniejszy. Tutaj jaki fajny motorek stoi. Dotrzyjmy do tego zwiadowcy. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś tu. Nie mam jakiejś szybkiej podróży do ciebie? Nie mam. Dobra, pies siedzi. Ja sobie może przejadę na skróty. Uda się? Chyba się udało. Prawie. Dobra. Jednak nie. Nieważne, i tak jestem 200 metrów od celu, to tyle to sobie mogę dobiegnąć. Ciekawe, co tam się będzie działo. Co my tu mamy? Mam piłę. Mam moją nową snajperkę. Mam ten pistolet. No to dobra, mam bronię na pierwszy poziom. Mam bronię na drugi poziom. I na trzeci. Nie, czekaj. Pistolet jest na drugi. To jest na trzeci. Piła też jest na trzeci, a to jest na drugi. No to nie mam nic na pierwszy poziom. Dobra, to nie jest źle. To może damy radę. Porozmawiaj ze zwiadowcą. No dobra, to porozmawiajmy. Cyk. All's quiet so far, but they could show up any minute now. I just hope I can warn everyone in time when the highwaymen show up. We can't afford to lose. Shit, it's them.
No to dobra. W takim bądź razie widzę, że jest przypał. My pojechaliśmy porozmawiać ze zwiadowcą, a oni w tym czasie ruszyli już na nasz obóz. Przejebane, ktoś mnie jeszcze śledzi. Wracam. Tylko nie mam za dobrego pojazdu i jadę powoli. Gdzie to jest, obręb? 150 metrów. Jak ja was tu zaraz wszystkich wyobraniam. Ktoś już tam widzę leży. W chujowym miejscu sobie strasznie wysiadłem. Ale ogarnę. Kurwa mać. Czekaj. Ktoś stąd. Dobra, ci są. Wiem, nie możecie otworzyć bramy, ale ja chyba mogę sobie wskoczyć jakoś, kurwa, nie? Czy nie mogę? Nieważne. To w takim bądź razie czyszczę tutaj jak mogę. Którędyś, kurwa, przecież muszę się móc dostać. Nie dosięgam, kurwa, no dobra. Trudno. Dobra, ci tutaj są w miarę zdejmowani. Jak ja mam wejść do tego Prosperity? Tędy? Tędy mi się powinno, kurwa, dać wejść. Dobra, otworzyli mi. Dzięki. Ja bym sobie pokupił amunicję. Nie muszę kupować amunicji, bo amunicja tu leży. Uzupełnię amunicję. Nadciągają. Apteczki mam uzupełnione. Którędy nadciągają? Nadciągają z tej strony. I to w chuj. Ale ja mam sobie bronie poulepszane. Możecie mi naskoczyć. Dokładnie. Tu jest snajper. Trzeba się nim zaopiekować. Tym też się trzeba było zaopiekować. Tutaj znowu nadciągają. Z kolejnej strony. Jest tu jakaś amunicja, żebym mógł sobie pozbierać? Skąd jadą? Słyszę, ale nie widzę. Z tyłu? Z tyłu, kurwa. Dobra, tych się udało pozdejmować elegancko. Ten też leży. Obroń Prosperity. Ktoś kolejny nadciąga. Ale kasuje ich tą MP5, ty. Jest niesamowita, tylko mi się w niej amunicja kończy. Dobra, tu są obronieni. Znaczy, tu jest obronione. Skądaś? Tu mamy amunicję. Nie głaszcz psa teraz, nie teraz. Kurwa, chciałem amunicję. Zostaw tego psa. Tutaj ktoś już leży. Skąd? Ten tu. O nie. Przeładuj. Z której strony nadciąga ta ciężarówka? Gdzie jest ta ciężarówka? Gdzie? Zatrzymaj się! Nie udało się, kurwa. Ale się nie przebili. O człowieku, ale się tutaj dzieje. Nie, ty piesku, chodź tu. Bo kurwa, będzie jeszcze źle. Uzupełnij amunicję na szybko. Czemu mi pies nie wykrywasz? Krucyfiks, co się tu dzieje? Tu była następna ciężarówka. Ja pierdolę. Osłaniaj mnie, piesku.
Bo ja muszę tutaj typa podnieść, bo on widzę, że leży, a on mi się zawsze coś tam może przydać. A to Rush leży. No to Rusha tym bardziej pasowałoby podnieść. Tutaj amunicja uzupełniona. Tutaj gdzieś jeszcze nadciągają z boku, co? Ty sobie leż. O, ale mi zakurwił. Ty, oni są w środku. No tak, przecież trzecie wejście sobie zrobili. Dobra, Prosperity obronione. Nadlatuje jeszcze helikopter, co? No fantastycznie. Gdzie? Którędy? Skąd? Skąd oni mieli helikopter? Ten padł? Gdzie jest jeszcze jeden? Gdzieś wylądował, nie? W środku. Dobra. Powalony. Tej pomagają, ci zaś tu wchodzą, nie wierzę. To psy! Kurwa, no ale się naciągają tu. Ja pierdolę. Gdzie? Gdzie? No normalnie nie wierzę, nie? Ile ich się tu zwaliło. Dobra, spieprzają. Ja sobie jeszcze przyładuję. Dobra, oblężeni. Ukończone. Ło. Myślałem, że mi się już nie uda. Na szczęście się udało. Ten poziom średni to jednak, kurde, daje radę. A lot of people. The wounded are in bad shape. If twins come back, we can't stop them. There's nobody left. What about that group in the north, New Eden? Wait, is that a joke? I've seen them in action. They hit the camp I was being held at one night. Just two of them took more bullets than is humanly possible and vanished into the forest. The highwaymen call them ghosts. But I know what I saw. Those people were dope to the fucking gills. We need what they have. You realize we're talking about going to Joseph Seed. A man who terrorized and brutalized our family for years. But that was before. He's left us in peace, Mom. Whatever happened in the past is the past. Stay out of this. We need help. If we don't get it, we're all dead. A deal with New Eden is a deal with the devil. It's the only one on the table. Whatever they have, whatever their secrets, we need it. No, nie ukrywam, że pomoc by się w sumie przydała, no nie? Czyli co? Będziemy ruszali do obozu Josepha Seeda, który nas w poprzedniej części Antrakt Carmina wiele lat temu. O, mamy jakąś retrospekcję? If he ever shows up here again, you come straight to your mom and me. Do you understand? I'm hungry. He said we have to find food wherever we can. Yeah, but we don't take anything from him, not even food. Why? Because we knew that man before you were born. He did some very bad things. He hurt your dad and tried to hurt our family. Hey, you see him again, you run away as fast as you can. You hear? Go on inside, honey. She's got to learn. We do not accept help from the pagans. Chyba jednak będziemy potrzebowali pomocy od dniarzy. Mamy część drugą, nowe sojusze. No to teraz się chyba zacznie rozkręcać, no nie? Sekret nowego Edenu misja. Przytrzymajmy, żeby sobie to obczaić.
Co my tu mamy? Otwarło się Prosperity? Otwarło się Prosperity. Co potrzebuję, żeby ulepszyć sobie do kolejnego poziomu? Dwóch specjalistów? Brakuje dwa ulepszenia. To wejdźmy sobie na mapę. Gdzie ja to muszę dotrzeć do tego nowego Edenu? O człowieku! Rany boskie. To myślę, że to jest jeszcze nie dla mnie, ale na przykład to, żebym sobie przejął posteruneczek, już mogłoby być dla mnie. I jeszcze mogę się przeteleportować tutaj, żeby być blisko. To już jest w ogóle genialna sprawa. Misjeczka fabularna już w sumie zaliczona elegancko. O to mi chodziło, żeby pchnąć fabułę do przodu, żeby się więcej podziało. I teraz sobie mogę znowu odkrywać mapkę, bo i tak się będę zbliżał do tego nowego Edenu, nie? A że tam jest jeszcze kawał, kurwa, drogi. Co to tu jedzie? Więźniowie? Więźniowie! Uratujmy go! Zawsze to jeden punkt. Cyk! Muszę sobie zmieniać te bronie, bo cały czas nie mogę z tej MP5 strzelać, bo nie mam do niej aż tyle amunicji. Ale skurwysyn jest daleko. Dobra, nieważne. Wezmę sobie tam, może podejdę, żeby było po cichu. Kurwa, no nie będzie po cichu, bo cały czas ktoś coś do mnie ma. Weźmy go jeszcze, uderzmy. Przeszukajmy. Tutaj ktoś dla mnie jakąś misję ma w ogóle. Ale przy nim są co, wrogowie? Tak, przy nim są wrogowie. O kurwa, mina jakaś jeszcze tam była. Porozmawiajmy sobie z nią. A to ty, przeżyłaś. Myślałem, że cię zabiłem. Ale na szczęście, dobra, żyjesz. Okej, mamy nowy posterunek, knajpa. Gdzie to znowu? Kemping. Kołonika, knajpa. No to nieźle, ale najpierw udam się tutaj, do rafinerii. I wezmę ją sobie, wyzwolę. Postaram się po cichutku. Ale jak mi to wyjdzie, to się jeszcze okaże. Tu jest jakiś snajper, tu jest alarm. Jakbym se udał jakoś tak czmychnąć. Tam chyba ktoś stoi, nie? Nie, dobra, tutaj nikt nie stoi. Tu jest ktoś, kto stoi. Ciekawe, czy udałoby mi się to zrobić w ten sposób. O człowieku. Udało się go machnąć. A tego? Ilu ich tam pozabijałem. Ta piła jest naprawdę genialna. W końcu go trafię, tylko żeby on mnie chuj nie zauważył. Ciekawe, czy dużo ich tam jeszcze zostało. Tutaj ktoś został. Dobra. Piesku, wykrywaj mi ich, żeby oni mnie nie wykryli. Bo ja potrzebuję tutaj mieć niewykrycie. Dobra, udało się. Wszystkich ich zdjąłem piłą. No po prostu miazga. Jak będzie, bez alarmów czy bez wykrycia? Nie wykryto. O to mi właśnie chodziło. Bez wykrycia. Ile teraz mamy? 50 plus 100. No to niewiele. 25 jest tylko więcej. Z tobą sobie porozmawiam, bo widzę, że jakąś misjeczkę masz, ale mamy włókno węglowe. Dostałem. Amator wyzwoliciel. Dobra, mamy kolejny posterunek. Wyspa. Gdzie to się znowu znajduje? Wyspa, tutaj. O, widzisz. Koło Josefa. No i o to mi właśnie chodziło. Nowy teren i tak dalej, i tak dalej. I te posterunki by się pasowało mieć porobione. Wejdę sobie w talenty. Mam 16 punktów. Pasowałoby coś rozdać. Rozbraja pułapki w samochodach to mi jest na razie niepotrzebne.
Przegrzewanie się karabinów to mi się zaraz może przydać. Otwieranie drzwi wytrychem to też by się kurwa mogło przydać. To na pewno bym chciał. Pozwala nieść więcej apteczek, to też się by mogło przydać. Materiał wybuchowy, noży do rzucania. Każdego sobie wezmę, pozyskam. O, wyrzutni pił więcej mogę nieść. No i wszystko. I zostały mi 3 punkty, a z 3 punktami to już raczej nic nie zrobię. Tu widzę, że mogę sobie jeszcze, że... Bardzo bym poprosił. Wydłuża czas biegu, wstrzymywanie oddechu i tak dalej. Dobra, fantastycznie. Teraz sobie jeszcze na szybko przeszukam tutaj teren, bo już widzę, że stal przede mną się tam kryje. Cyk, cyk. Gdzie ona jest? Pode mną gdzieś. Tutaj, co? I tak się tam do ciebie dostanę. Dobra, mamy to. No nie, podpaliłem siebie i jakiegoś krzaka. W dupę. Prawie się jeszcze zabiłem podczas otwierania tego sejfu. Dobra, 20 stali. Elegancko, cyk, cyk. Coś jeszcze mi tutaj ciekawego, piesku, wykryjesz? Apteczka, sam muszę chodzić i sobie wykrywać? No piesku. Od czego ja cię mam? To jakaś notatka. Dobra, tutaj jest w takim bądź razie wszystko ogarnięte. Mogę się przeteleportować gdzieś dalej. Skoro muszę robić tutaj misję już na tym terenie i zmierzać w tą stronę. Tu mamy Irwin Smalls, czy Smalls. I tutaj mamy Horacego. To tutaj wiem, że to chciałbym ogarnąć sobie na pewno w następnym odcinku. Albo chuj. Chodźmy sobie do Horacego od razu. Szybka podróż. Poproszę. Zobaczymy, co ten Horacy co będzie miał do powiedzenia czy pokazania. Ciekaw jestem, to chyba będzie nasz kolejny kompan. Tutaj jest jeszcze, o no to przy okazji sobie zgarniemy kolejną misjeczkę. The cult never reclaimed their old convent, and now the highwaymen must be turning it into a base. I saw them storing up a lot of ethanol there. We could really use that shit. Opustoszały ogród. Kolejny posterunek. Gdzie tym razem? Koło Szarkiego. No widzisz. Oni wiedzą, że ja się tam będę zbliżał i już mi zaczynają. Stworzę sobie właśnie amunicję. Tutaj nie mam nic do sprzedania i lecimy. Oni wiedzą, że ja się będę zbliżał w tamtą stronę i już mi dają po prostu możliwości szybkiej podróży i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wlecimy sobie tam z naszym pistolecikiem, z naszym PM-em, z naszą piłą. O, teraz mogę mieć 29 strzałów do tarczy. To już w ogóle kosmos. Tutaj coś się dzieje. Co to się dzieje tu? Halo, przepraszam, czy ja mogę jakoś pomóc? O chuj chodzi. Z kim ty walczysz? Mogę z tobą porozmawiać? Rumor has it that Sharky's taking care of his cousin's baby over by the sulfur ponds. That's no place for a child. I don't care what happens to Sharky, but that baby is in harm's way. Sharky kolejny. A nie, to cały czas do niego mnie prowadzi. Co to? Króliki. Gdzie on zdechnął? Był taki mały, że go nawet nie widzę. Dobra, ale rozwaliłem 2 króliki. I z żadnego nie mam nic. Dobra, mięso skóra zająca. A z tego? Kurwa, z tego nie ma? Co tutaj jest? Wykryto zrzut jeszcze do tego. No dobra. Gdzie wykryto ten zrzut? Kurwa, co ty mi wykrywasz? Jakieś jelenie. Tam jest wilk, czemu jego nie wykryjesz? Albo tego kurwa zrzutu.
No nie wiem, gdzie on jest. Chujowo. Ale tu mamy wilka. To już zawsze coś. Jeden wilk ubity. Dobra, lecimy. 300 metrów do celu. Czyli może się uda tylko zbiegnąć z górki, już będzie wszystko gitara. Coś ty mi wykrył. O kurwa, bym cię jeszcze zabił. Muszę patrzeć pod nogi, jak biegam po takim lesie stromem. Ale w dalszym ciągu twierdzę, że to wszystko wygląda pięknie. Kurwa, ptaki jakieś latają, coś się tu dzieje. Tu jest do podpieprzenia, widzę, jakaś juka. To sobie ją też zgarnę, bo czemu nie? Prawie jakbym od sąsiada przez ogródek przechodził i sobie jukę podpierdolił. Gdzie ja mam, kurwa, iść? Tutaj, żeby się nie zabić, może do tego potoczka? Aha, fajnie. Dobra, jakiś kolejny kwiatek zgarnięty. I dotarłem na miejsce. O co tutaj chodzi? Pokochać dzika. Odpaliła się jakaś misja. Co to kurwa? Wszyscy widzę, że na drugi poziom już. Bez pierdolenia zbędnego. Ale mnie dojechali. Piesku, tu by nie będę za bardzo dostawiał dużo do roboty, bo żeby mi cię nie skasowali. Nie przeładowałeś? Próbował go jeszcze podnieść, skubaniec. Jeszcze dwie taśmy muszę skądś skitrać. Tutaj było dwóch, dawaj go jeszcze. Tu kolejni dwaj przyjechali. Nie dawajmy im nawet szans na przejście, czy na wyjście z auta. Poprzeszukuję ich sobie, bo mi zostało, kurwa, mało naboi. Wezmę sobie może teraz piłę. Dwie taśmy jeszcze mi zostały do zgarnięcia. Tutaj widzę, że nie będzie. Tutaj są na piętrze chyba, nie? Tutaj pusto. Tutaj jakaś jeszcze notatka, coś. Cyk, dobra. Teren przeszukany. Fajne autko, mordeczko. Tutaj mam coś zrobić, nie? O kurwa! Ale zrobił impet. Prawie mnie drzwiami zabił. Mogłem go od razu uwolnić. By się tutaj z nimi wszystkimi zabawił. Masz tu coś ciekawego? Jakaś skrzynka, coś tam, coś tam. Pogłaszcz Horacego. Kurwa, dzik Horacy? Dzik Horacy. Ale ty jesteś ładny, no. Możesz się przydać. U mnie pod domem takie w nocy chodzą, wiesz? To się prawie możesz przydać. Pokochać dzika, no. Tylko coś on taki, kurwa, bokiem chodzący. Dzik Horacy. Ale jesteś dupny. Można na tobie jeździć, czy coś? Bo tak to wygląda. No to dobra, udało się skitrać kolejnego kompana Horacego. Dobre te piły w chuj. Muszę przyznać. Szczerze to liczyłem, że... będę miał jakieś osiągnięcie czy coś za zabicie kur, ale widzę, że chyba nie bardzo. Kury, widzę, nie wchodzą w rachubę. Dobra, wejdźmy sobie w misję w takim bądź razie. No i co? No i lecimy do tego, kurde, Irwina. No bo nie widzę innej opcji. Wsiądźmy sobie na kłada. On jest 300 metrów ode mnie. To powinienem tam szybko... O kurwa, szybko na tym kładzie dojechać. Strzelimy sobie takiego eleganckiego offroada. Offroada po drodze. Tutaj co jest? Pokażę mi czy nie. Rosomaki. Rosomaki też konkret sprawa. Nie chce mi się z wami, powiem ci, strzelać ani nic. Samochód się oddala od Skywoop. Nie, no nie wiem czy mnie to interesuje, wiesz? Tutaj znowu rosomaki. Ja muszę się dostać tutaj w lewo. Cyk. Ale żem zrobił podjazd. Zajebiście ładny mostek. I o co tutaj chodzi? O! Odnaleziono hopa. Wespniemy się tu na daszek.
Tam tak strasznie daleko mi kogoś wykryło, ale nie wiem, czy to jest potrzebne. Czy ty masz coś tutaj ciekawego? Chyba nie, torbę tylko jakąś. O co chodzi? No, nie wiem, o co chodzi. We got this thing where we owe each other every now and then. You know, it's friendly. It's like a give and take type deal. The thing is, I owe him this time around. Uh-oh. And I'm in a little, financial, trouble. Now, all I need is a sure thing, and boom, hey, no problem. Now, here's a skinny. There's some fighters in this arena, and I need somebody who can give them a run for their money. But first, aha, bicie się na arenie. No to mordo, trafiłeś do odpowiedniego człowieka. Pokaż mi tylko, kogo mam tutaj naczaskać i lecimy. Dobra, no to co ci mówię? To dopiero rozrywka? To dopiero rozrywka, tak. I co mam zrobić, gościu? Przypierdolmy w to. No, o to chodzi. I co, będę musiał ich trzaskać tak pięściami? Tak, myślałem, że ta torba wygląda idealnie jak torba na rzeczy, które właśnie muszę tutaj odłożyć. Nie mam co, nie mam nic? Nie to? Nie mogę nawet otworzyć koło wyboru broni. Czyli pewnie nie mam nic. Dawaj szybciutko, bez zbędnego pierdolenia. Wjeżdżamy tam na arenę. Ciekawe powiem ci przejście na arenę. Jak czuję się normalnie, jakbym w gladiatorze był, wiesz? Wychodzi jakiś... no to powiem ci zajebiste. Mógłbym mieć takie ściany w pokoju. Masz może numer tutaj do tego gościa, co to robił? No spoko, otwieraj to i idziemy. Nie ma czasu. Cyk, cyk, cyk. No, zajebiste graffiti. Tutaj widzę, że jeszcze 6 części jakichś mogę znaleźć. Ile tutaj wrogów, dajcie mi tylko... Aha, musiałem wszystko oddać. Więc mnie mówi, dajcie mi tylko nóż. Ale nawet noża nie mam. A ja sobie na bujance przechodzę tutaj koło nich. Gdzie ja mam dotrzeć? Tutaj, co? Tu już mi się otwierają drzwi. Szukam gdzieś tych części, które mogę zebrać. Mogę zebrać 6 części. Może być lollipop. No to dawać mi ich tutaj. Czym ich muszę trzaskać? Pięściami, czy... Słodziak! Siema! No to mamy wjazd na arenę. Cyk, cyk, cyk. Szkoda, że nie mogę biegnąć, tylko muszę iść, wiesz, tutaj powinna być muzyczka, jakiś Eminem, a ja sobie wjeżdżam na bujance teraz, no nie, w zwolnionym tempie. I co, to jest ta nasza arena, tak? Chyba nie, bo on ma broń. Czyli to gdzieś będzie na dole? O co chodzi? Tutaj jest, widzę, apteczka. Nie wiem, czy mam full. Tak, apteczek mam full. Czyli po prostu ty, tu są jakieś psy. Mam nadzieję, że z psami się nie będę musiał bić. Dobra, tu mi drzwi zamknęli, to tu mi pewnie zaraz drzwi otworzą. Tutaj ktoś, widzę, że żygał krwią. Tutaj mył dupę i miał hemoroidy. Okej. Ja się biję, tak? Nie mam nic poza pięściami, dobra. I kopniakami. Muszę o tym pamiętać. Gdzie oni są? Z kim ja się biję? Z psami! No nie wierzę, jak ja się mam, kurwa, z psem bić? Dajcie mi też jakąś rurkę, kurwa, czy coś.
Jak się z psem bić? On mnie goni jeszcze pewnie, chuj co? Gdzie on jest? Nie wiem, co jest mocniejsze, jak go bije, czy... Nie, jak go bije, jak go kopię, to jest mniej. Dobra, zatrzaskałem pitbulla. I teraz będzie ich co więcej? Nie, teraz jest typol. Wezmę sobie jeszcze to. Tu kolejny idzie typol. Z kopniaka mu zajechałem. Psy, kurwa. O, niech to, chuj. Wolę tą pałkę wykorzystać na psy. O nie. Wolę tą pałkę wykorzystać na psy, niż na ludzi, bo psy jest trudniej zabić niż ludzi. No kurwa, przecież go nie mogę trafić, a on mnie tak gryzie. Chodź tu. O fuck, zaraz mnie zagryzą. Chujowo. Szkoda mi już używać apteczek na takie gówno. Wolę sobie przelecieć tutaj kółeczko dookoła i poczekać, aż mi się życie odładuje. Dobra. Tutaj widzę, że broni sobie nie mogę zamienić ani nic. Co dalej? Jeszcze coś będzie? Czyli jeszcze jedna runda, co? Kto teraz? Drugi poziom gościa. Ale mi wykurwił. Ja pierdolę. Nie wiem, czy bym miał nawet szansę użyć apteczki. Uda się go dojechać? Ale mi wykurwił. Dobra, wezmę sobie ja twoją broń. Teraz już muszę apteczkę mieć. Dobra, kopniak widzę, że nic nie daje. Ale dostałem gonga. Kurwa mać. Szybko apteczka. Ja pierdolę. Dobra, udało się. Jeszcze, jeszcze. Dobra, ten zdjęty. Tego nie trafiłem, ale teraz się udało. Dobra. Dojechani. Ciekawa akcja, muszę przyznać. Kolejna apteczka spadła. Czyli to jeszcze nie koniec? Jeszcze nie koniec. Fuck me. O fuck. Jeszcze mi się zepsuła pałka. Daj mi jakąś pałkę. Dobra, teraz mogę się bić. Łataj tego dzika, nie mnie, ty pajacu, kurwa. No nie. Jeszcze dzik. Wybuchnij przy tej beczce. Wybuchnij przy beczce, dobra. Przetrwałem drugą rundę, udało się. Nie wiedziałem, że pałki tutaj pękają, a jednak pękają. Znaczy, zapomniałem, że pałki tu pękają, ale jednak pękają. Okej. Co, znowu jeszcze jedna runda? No nie wierzę. Od razu muszę tego. Kurwa. Mocno mnie wdźdrygnął. Muszę mu przyznać.
Dobra, uda się. Dobra, udało się bez szwanku. Nie to. Chciałbym sobie wymienić tą i teraz na tą. Padni. Padni. Padni, kurwa. Padni. Dobra. Mamy to. Tutaj jest apteczka jeszcze. To sobie ją wezmę. Okej. Okay. Jeszcze coś tutaj się będzie działo? Bo wygląda mi, że to jest nie koniec, co? Znowu ktoś wychodzi. Kto? Nie wiem, wychodzi czy nie wychodzi? Zaciął się? Pokonaj mistrza. O kurwa. Jak od mnie ma na strzała. Jak ja go mam pokonać? Jeszcze mnie goni, co? No pewnie, być pozdrowionym. Przecież się go nie da pokonać. Jak ja mam to zrobić? Jeszcze bez broni? Gdzie jest moja kurwa broń? Gdzie ty jesteś? Tam daleko. Broń mi daj kurwa wziąć. No ja nie wiem, może to być ciężkie. Kurwa mać, no on jest bardzo silny. Co ja teraz zrobię? Muszę go jakoś naklepać. Tylko jak? Tak na pewno nie. Tak też nie. Kurwa, nie mam teraz broni. Podnoś jakąś broń. No, muszę go czaskać, bo co? Kurwa. I znowu nie mam broni? Niemożliwe, że znowu nie mam broni. No znowu nie mam broni. On ma taką silną tą tarczę, kurwa, czy co? Ma taką silną tą tarczę, czy kichuj? Ty, no nie idzie go zabić, kurwa. Ojej. Nie wiem, co tu teraz zrobić. Od tyłu go jakoś kurwa cisnąć, czy co? Czy umiejętność bym musiał mieć, żeby go więcej bić? Czekaj, mam jakieś punkty, talenty. Zadawaj większe obrażenia pięścią i kopniakami. No spróbujmy. Ale my widzę, że marne szanse mam jakieś takie kurwa. A on znowu jakoś tak zniknął i się nie może pojawić. No znowu jakoś tak zniknął i się nie może pojawić. Kurwa, jak on mnie na strzała wziął. Co z tego, że ja go też biję, jak on mnie bije mocniej? Za późno. Jak on się odsłania? Za późno.
Dawaj, dawaj, no. Hit za hit, ale ja nie mam cię czym teraz już bić. Tu jakaś jest rurka. No dawaj. Chodź, chodź, chodź. Ja cię w końcu dojadę. Teraz już mam na ciebie sposób. Kurwa. Mam na ciebie sposób, ty mendo. Tylko się zasłaniasz tarczą, jebańcze. Ulala. Że mnie nie pierdolną teraz. No chodź, chodź. Noju ty, kurwa, aleś widzę. Znalazłeś sposób se na mnie też. A ja nie mam cię czym bić. Nie ma tu żadnej pałki? Nigdzie nic? Tu leży rurka. Tą rurką cię teraz prędzej dojadę, gnoju. No chodź, chodź. Chodź, chodź. Chuj się zasłania. Chodźże. Cwaniak jebany, no. No i nie trafiłem go. Zniszczyłem ci chuju tarczę i teraz zobaczymy, co powiesz. Teraz to się możemy bić. Tylko widzę, że ty też masz teraz moc i ogień w sobie. Więc daj mi moment. Jeszcze się podpaliłem, nie! Kurwa. Ty, jak on mnie goni twardo. No nie wierzę. Twardo mnie chuj goni. Nie daje mi spokoju. Nie daje. Skąd masz tyle, kurwo, siły? No nie wierzę, nie? Sprzechuj silny. Zabiłem go. Nareszcie, udało się. O, masakra. Dobra, czy to by było koniec tej areny? No, wszyscy tutaj proszę krzyczeć. Właśnie rozjebałem waszą arenę, halo. Proszę was bardzo. Mam nadzieję, że tłum zadowolony. Ja bawiłem się wybornie na arenie. Bardzo ciekawa misja. Dość długa, bym mu przyznał, ale to długa pewnie z mojej winy. Co teraz? Mogę stąd wypierdalać? Mogę stąd wypierdalać. Także wróćmy sobie teraz po nasze rzeczy. Cyk. Nie tędy. Porozmawiaj z Irwinem. Cyk. Jeszcze mi kurwa telefon dzwoni, no niech to. Czekaj. Gdzie ten Irwin? Gdzieś tu powinien być. Po Tyrolce pewnie nie wjadę na górę, więc idę sobie boczkiem. Kondycję mam delikatnie ulepszoną, ale widzę, że mógłbym sobie jednak tą kondycję jeszcze bardziej podprawić punktami. Wykryto zrzut zaopatrzenia, ale to mnie na razie nie interesuje. Chciałbym zakończyć ten odcinek, bo jest dość długi już. Ale chciałem tą arenę jeszcze ogarnąć do końca. I tego Irwina. Dlatego zobaczmy. Pogadajmy sobie. Because that's exactly what you were back there. You fought great. I think you're the kind of asshead I could work with. The asset. I mean asset. Shit we could get up to together. Oh, great things. Wielkie rzeczy. Great things. I don't even know what that means yet, but I will. You take my word for it. I have the best ideas. Eventually. No dobra, to ty sobie tam wymyślaj, a pójdę sobie dalej przejmować posterunki i tak dalej, więc wiesz.
Mam nadzieję, że się odezwiesz. Ja sobie wezmę mój sprzęcik. Dokładnie. To dopiero rozrywka. Misjeczka ukończona. Zrzut mi gdzieś tutaj też dymi. No i co? No, mam nadzieję, że odcinek czek udany. Troszeczkę się podziało. Troszeczkę długi. Ale tak jak mówię, chciałem sobie tą arenę ogarnąć. Czemu mi niedźwiedzia nie odkryło? Chciałem sobie tą arenę ogarnąć do końca. Teraz sobie jeszcze wezmę ten zrzut. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemano!